witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest kolejna fantastyczna kobieta Oriflame, menadżer sieci sprzedaży. Ilonka jest na poziomie 12%. Zaprosiłam Ilonkę dzisiaj do swojego pokojowego studia, żeby nam opowiedziała o swoich ulubionych kosmetykach z katalogu 13. No Ilonka, co nam ciekawego powiesz? Które kosmetyki z katalogu 13 są warte zakupu i dlaczego? Dlaczego Ty je używasz? Warte zakupu są na pewno kremy z serii Ecolagen. Jest to seria, której ja używam też, jedna z serii, którą ja używam i nie mam na nią alergii żadnej. A w ogóle to powiem, może tak zacznę od tego, że zawsze 2 lata temu, zanim wstąpiłam do Oriflame, kupowałam kremy wszelkie w aptekach tylko i wyłącznie. Ponieważ miałam bardzo wielkie problemy z cerą, bo mam cerę bardzo cienką skórę, z naczynkami, no i naprawdę miałam problemy potężne, że nawet kupując w aptece po prostu wołałam próbki. I wcale nie były te kremy też takie tanie bardzo. I jeszcze zdarzało się, że miałam uczulenie. No i zaraz po jakby spotkaniu się z Oriflame bardzo byłam zainteresowana kremami, ale bałam się, że będę miała właśnie znów alergię i poprosiłam Anię o to, aby dała mi próbkę najpierw, ale Ania mówi tak, ja Ci powiem tak, weź tą serię Bioclinic, weź sobie ten krem i naprawdę no, ta seria jest jedyna w swoim rodzaju, bo ona nie jest dostosowana do wieku, tylko do właśnie problemów skórnych. I Ania mówi, jeśli coś Ci będzie, to oddasz go, bo ona jest taka możliwość. I ja tak zrobiłam, nie dostałam próbki, zamówiłam sobie cały krem. Zużyłam go, nic mi nie było, skóra zaczęła być pięknie nawilżona. Ja po prostu jestem zakochana w naszych kremach od tamtej pory. Już mam 4. serię, którą używałam i na żadną nie miałam żadnych uczuleń, żadnych zaczerwienień, wręcz skóra łagodniej, naprawdę. No, no mówię, zakochana jestem we wszystkich naszych kremach. To jest krem Bioclinic na niedoskonałości. Nie wiem, miejmy nadzieję, że firma ich nie wycofuje, bo ostatnio coś rzadko je widzę w katalogu, prawda? Także mam nadzieję, że gdzieś się pojawią na niedoskonałości, czyli na właśnie różnego rodzaju tak wyglądki. Coś, cokolwiek, co mamy takiego niefajnego. Tak, tak, seria Ecolagen robię. Tak, no jego akurat promocji w tej chwili nie ma w tym katalogu, ale jest seria Ecolagen, zestaw cały Ecolagenu. Ja to tutaj zaznaczyłam. Tu jest cała ta seria Ecolagenu. To jest 6 produktów w bardzo dobrej cenie. Jest krem na dzień, krem na noc, serum, krem wokół oczu, żel pieniący się do mycia i tonik. I naprawdę warto mieć te wszystkie produkty, bo nie dość, że się zaoszczędza na kwocie. Mamy dużo produktów ze zniżką dużą i już krem jest gratis. No to jeszcze naprawdę bardzo dobre działanie, już samemu widzi się po 2 tygodniach efekty w lusterku. Jeszcze tylko naszym widzom zwrócę uwagę na to, że każda osoba, która do mnie przychodzi, to każda mówi o kolagenie. Słuchajcie, to nie jest przypadek, to znaczy, że to jest naprawdę rewelacyjna seria, nie tylko ta seria, ale w ogóle kosmetyki pielęgnacyjne. Ale jeśli jeszcze nigdy nie używałaś kolagenu, to warto spróbować. Zaryzykuj, kup sobie, czy mężczyźni również, przecież mogą nie tylko kobiety tą serię używać. Także polecam, tak jak najbardziej. Dokładnie tak. No to powiedziałam o kremach, bo naprawdę jestem bardzo zadowolona. Co masz jeszcze? Masz jeszcze coś zapachów. Tak, mam jeszcze zapachy i też powiem szczerze, że do zapachów jestem bardzo ciężka, wybredna i nie wszystkie zapachy mogę tak naprawdę na siebie nakładać, bo nieraz jest mi niedobrze, boli mi głowa, czy mam zawroty głowy. Tak, tak. Tak, ale nawet moja córka się do nich już też przekonała i jak teraz coraz więcej używamy, to bierze do torebki, podkrada mi, o, i później nagle nie ma. Tak, właśnie mam puste opakowanie mojej ulubionej wody i zakupiłam kolejne nowe, bo to jest jedna, chociaż na początku było mi niedobrze, bo była dla mnie za intensywna, ale się przyzwyczaiłam, jest to piękna woda. Naprawdę przecudny ma zapach. Ja mam więcej lat niż moja córka i ona też używa i jest też zadowolona i mówię, psika mi prawie całą właśnie ona. No super. I jeszcze bardzo lubię jakieś promocje w tej chwili. Tak już po czasie, jak już miałam wiele tych wód, wykorzystywałam i kupowałam. Jest woda Paradise. To też jest bardzo piękna woda. Nie każdemu się podoba, ma taki specyficzny zapach, ale mnie akurat pasuje i w tej chwili to są moje najbardziej ulubione. Ale wiesz co, ja tak
tak patrzę, że ty wybierasz najbardziej ekskluzywne, tak? Ponieważ Paradise i Posesa to są najbardziej ekskluzywne i najdroższe wody z naszej oferty, tak? Ale to jeszcze ma ile? Ja jeszcze... wiem, ale to są właśnie ta jeszcze górna półka, także super fajnie. No ja gdzieś taki mam. Dobrze, dobrze, no. dobrze, fajnie, fajnie. Mówię szczerze i tak naprawdę to są moje, naprawdę, że ja je czuję, przyzwyczaiłam się do nich i bardzo je lubię i... A dawniej się nie perfumowałam, powiem szczerze, że tylko gdzieś jak wychodziłam w niedzielę, no bo miałam ten problem, że właśnie nie zawsze mogłam się... Właśnie to jest przywilej, słuchajcie, bycia w Oriflame, że my kobiety się bardzo zmieniamy. Mamy te kosmetyki za niewielkie pieniądze, w związku z powyższym naprawdę okazuje się, że bardzo często wcześniej nie używałyśmy, ale później nagle mamy tego wszystkiego i okazuje się, że to że tak lepiej działa, dodaje nam pewności siebie. Co? Jasne, no, pewnie, że tak, lepiej się czujemy. Co tam jeszcze przyniosłeś, powiedz? Co jeszcze przyniosłam? Jeszcze przyniosłam tusz do rzęs, też mój ulubiony, z Jordani Gold, super szczoteczka. W tej chwili nie ma go też promocji, ale no, chwalę się tym, co lubię i tym, co już sobie dopasowałam i naprawdę jestem zadowolona. I jeszcze lubię granatowy odcień, nie z Jordaniego, jest z Joanna w tej chwili tusz granatowy. Też bardzo często, nawet mam w tej chwili granatową kredkę i granatowy tusz. I bardzo lubię, mimo że nie ma słońca, on też jest ciemny, a jednak w słońcu... Tak, bo ludzie się boją, że to będzie takie niebieskie, to nie jest niebieskie, to jest takie naprawdę szare, bym nawet powiedziała, tylko w słońcu, tego jest nie widać, no tak. Normalnie jest jakby był ciemny. Nawet jakbyś mi nie powiedziała, to bym nawet nie wiedziała, że to jest A ja mam akurat taki kolor oczu, że już właśnie nie jedna osoba mi powiedziała, że ta kredka i ten tusz podkreśla kolor, bo powinno się jakby kontrastowo malować i że dużo korzystniej wygląda. W tej chwili w ogóle miałam kilka, odkąd stosuję tusze nasze z Oriflame, to mam zadawane pytanie, czy mam sztuczne rzęsy. Już chyba ze 3 osoby mnie zapytały. Ja no nie mam sztucznych rzęs, mam swoje, ale już jestem bardzo zadowolona, tak, że w katalogu 13 będzie odżywka do rzęs i do brwi, która właśnie ma poprawić, wzmocnić rzęsy i dopiero zacznę ją stosować, dopiero myślę, że będą rzęsy moje dopiero będziemy tak, odżywione i jeszcze większe niż mam. To jest do rzęs i do brwi odżywka. I do brwi, tak, tak. I do brwi, także no myślę, że to jest nowość i że będziemy na pewno zadowolone rano i wieczorem na czyste, oczyszczone rzęsy i brwi, także myślę, że to będzie bardzo dobry produkt. No i co jeszcze? Jeszcze jestem W makijażu. Tak, jeszcze jestem bardzo zachwycona razem łącznie z moją córką. Tymi podkładami. Zaraz, ale może tak mówisz o tej córce, to może powiedz najpierw, widzę, ile ona ma lat, bo tak. Moja córcia ma 21 lat, ma na imię Majka. No i właśnie ona między innymi pierwsza zaczęła, kiedy weszły po raz pierwszy jako nowość, zaczęła je używać. Mówi, mama, używałaś tego podkładu mineralnego? Ja mówię, jeszcze nie. No mówicie, jaki jest świetny, ja już tylko tego będę używała. Także my kupujemy, mamy różne cery i latem szybciej się opalamy, szybko nas łapie słońce, zimą jesteśmy bledszy, tak? No, mimo że się nie opala, no, że tak powiem. I kupujemy zawsze ciemniejszy, jaśniejszy i wyciskamy na rękę w zależności od tego, żeby nie dopasowywać, tylko jak tam nam właśnie pora roku. Ja też tak zawsze robię. Tak jest wygodnie, tak. Odcienię i mieszam. I wtedy na lato używam tylko ciemniejsze, a zimą no niestety... No i wtedy nic nie stoi dłużej, tylko jest zużyte do końca. Także to jest bardzo dobre. Bardzo fajnie kryje, nie potrzeba go dużo, jest lekki. No mówię, maziamy się obydwie, także jesteśmy bardzo zadowolone obie. No ja jeszcze bardzo lubię kulki brązujące. No po prostu używam ich codziennie, bo... No później mam taką, że nawet nie różem, tylko właśnie tymi kulkami robię sobie tutaj tam, gdzie różem powinnam na polikach i wydaje mi się, że jest mi dobrze i tak do mojej, bo nie mogę się opalać, więc tutaj mi łapie słońce na co dzień jak chodzę, buźkę chronię właśnie 30 filtrem, więc nadganiam jak gdyby perełkami. Buzia się ładnie świeci, świeżo wygląda, też jestem bardzo zadowolona i uwielbiam je. No jeszcze co? Wiele mogłabym wymieniać tutaj kosmetyków. Tak, my mamy bardzo dużo swoich ulubionych kosmetyków. Mam nadzieję, że jeszcze w jakimś tam kolejnym katalogu Ilonka przyjdzie do nas i opowie nam o swoich kolejnych ulubionych kosmetykach. Może coś z nowości? Właśnie. A dzisiaj do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy, cześć.